Motodziennik wspiera portal ogłoszeniowy samochody.pl, na którym znajdziesz oferty sprzedaży aut z całej Polski. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na kolejny tydzień z Motodziennikiem. Pogoda na zewnątrz jest taka, że nie ma siły, która skłoniłaby mnie do tego, żeby nagrywać się w plenerze. Więc Land Rover Discovery, ten Land Rover Discovery, który znają Państwo z kanału, który aktualnie jest w trakcie remontu i działa. Chodzi jak nowy. Więcej o tym samochodzie w tym tygodniu. W tym tygodniu również kolaboracja, współpraca z pewnym znanym youtuberem. Nikt na nią nie liczył, nikt na nią nie czekał, ale będzie w środę przy okazji testu samochodu. Będzie to Jeep Avenger w wersji elektrycznej. I myślę, że w tym tygodniu będzie również odniesienie do strefy czystego transportu w Warszawie, dlatego że mamy pewne refleksje, niekoniecznie ustalenia, refleksje i myślę, że warto by było się jeszcze nimi z państwem podzielić i przy okazji obiecuję, że będzie to coś, co się Państwu spodoba, bo już raz się Państwu spodobało. Więc ten tydzień na pewno będzie bardzo ciekawy, a dzisiejszy program zaczynamy oczywiście od tablicy ogłoszeń. Na której wyjątkowo dużo się dzieje. Może to przez pogodę, może przez wybory, nie wiem, ale tak od mniej więcej półtora miesiąca obserwujemy, że dużo więcej jest sprzedających niż kupujących. A to oznacza, że znowu można negocjować ceny. Od czego dzisiaj zaczniemy? Od skody CityGo. Oto ona. Jest z 2017 roku. Pod maską 60-konne 1,0 i 92 tysiące przebiegu. Skoda jest bezwypadkowa, bezszkodowa od pierwszego właściciela, który w cenie 27,5 tysiąca złotych. Zawarły również drugi komplet opon. Na 140 tysięcy wyceniony został ten Seat Tarako, chyba w najprzyjemniejszej wersji. 2-0 benzyna, 190 koni, skrzynia DSG i napęd na cztery koła, do tego wersja wyposażenia Excellence, otwierane okno dachowe, bardzo ciekawa tapicerka i niski przebieg, 96 tysięcy km. I tutaj również mamy do czynienia z pierwszym właścicielem, który deklaruje, że auto jest bezwypadkowe. Seat ma jeszcze rok gwarancji, na auto zostanie wystawiona faktura VAT. Trzecia propozycja jest przedziwna, przyznaję. Auto wypatrzył nasz widz, pan Daniel. Oto Peugeot 407 Coupé z 2008 roku z dwulitrowym dieslem pod maską, 136 koni. Piękne wnętrze i piękna cena, 100 tysięcy złotych netto, 123 tysiące brutto. To jakaś pomyłka, ktoś się o zero pomylił. Otóż nie, jest to leżak magazynowy, auto z wystawy, zamówione i nieodebrane, a dzięki temu ciągle jak nowe, bo przebieg to zaledwie 400 km i jestem bardzo ciekawy, czy ktoś się na tę sztukę skusi, gdyby to był wcześniejszy 406 kupe. To w sumie też nie wiem. Jeszcze dwa elektryki na koniec. RenoZoe 2014 rok akumulator na własność co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku tych dziesięcioletnich renówek i dwie ładowarki zasięg to 160 km, przebieg 113 tysięcy km, cena 40 tysięcy zł. A jak dołożymy jeszcze 100 tysięcy to starczy nam na tę Tesle Trójkę z 2019 roku. Jest to wersja z większym akumulatorem i dwoma silnikami Łączna moc to 476 koni. Przebieg to 82 tysiące km, auto jest bezwypadkowe i według opisu w idealnym stanie, a cena to cena brutto. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest niezmiennie niezmiernie przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia, koła pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. Wspiera nas również portal ogłoszeniowy samochody.pl. I przypomnę, że jeżeli są Państwo naszymi patronami od minimum pół roku bądź od trzech miesięcy, jeżeli wystawią Państwo ogłoszenie na samochody.pl, to wystarczy je do nas podesłać. My je z przyjemnością pokażemy i być może dzięki temu Państwa auto sprzeda się szybciej. Jeżeli patronami Państwo nie są, jest szybka ścieżka za pośrednictwem serwisu Patronite. Można to też załatwić bezpośrednio z nami. Adres mailowy jest na planszy pod koniec programu. I tutaj również trzy razy bardziej korzystna ścieżka dla tych wszystkich, którzy zamieszczą ogłoszenie na samochody.pl. A teraz przechodzimy do nowości i aktualności. A dzisiaj dość nietypowo zaczniemy od problemów, z którymi borykają się motoryzacyjne koncerny. Szerokiego wachlarza problemów. A zaczniemy od Volkswagena w Stanach. Wydarzyła się tam przejmująca historia. Spod domu pani Taylor Shepard zostało skradzione auto, Volkswagen Atlas. Niestety z dwulatkiem w foteliku z tyłu. Stało się to w trakcie, gdy mama w ciąży odprowadzała do domu drugie dziecko. Służby zostały powiadomione natychmiast, a że Atlas wyposażony jest w system lokalizacji, detektywi skontaktowali się z Volkswagenem i poprosili o informację, gdzie jest auto. Ale okazało się, że informacja ta jest za tak zwanym paywallem, czyli najpierw trzeba zapłacić, wykupić subskrypcję 150 dolarów i detektyw musiał to zrobić. W międzyczasie złodzieje, porywacze porzucili dziecko, którym zajęła się osoba postronna. Dziecko bezpiecznie wróciło do rodziców, którzy postanowili pozwać Volkswagena, który teraz posypuje głowę popiołem. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Ale czy faktycznie tak się stanie, nie wiemy. A skoro przy Volkswagenie jesteśmy, akcja przywoławcza. Dotyczy ona modeli ID-4, prawie 24 tysięcy egzemplarzy z tego rocznika wyposażonych w roletę przeciwsłoneczną, którą trzeba będzie wymienić, bo została wyprodukowana z materiału, który jest zbyt łatwopalny, czy raczej niewystarczająco odporny na ogień. Spokojnie, sam się nie zapali. To działanie na wszelki wypadek w razie pożaru, bo nowe auta płoną. Nie tylko elektryki, podobno płoną one nawet rzadziej niż auta spalinowe, choć dużo trudniej je ugasić i najczęściej wypalają się do cna. Płoną też benzyny, diesle i hybrydy. Od dekady przynajmniej zdarza się to bardzo często w markach niemieckich, BMW, Mercedes, Audi, w Volvo, ale od czasu do czasu jakiś Peugeot czy Renówka też się spalą. A Jeepy? No, przecież wspomniałem o Peugeotach. A tak serio, 45 tysięcy jeepów Wranglerów z napędem Hybryda plug-in musi trafić do serwisu na wymianę oprogramowania lub baterii. Jeśli mają Państwo takie auto, Stellantis zaleca, by go Państwo nie ładowali, nie parkowali w pobliżu innych samochodów. Osiem już spłonęło. Większość z tych 45 tysięcy aut z roczników 2021-2023 jeździ po Stanach, 32 tysiące po Kanadzie, niecałe 4 tysiące, a reszta jakieś 9 tysięcy w sporej części po Europie. Kilka dni temu pojawiła się też informacja, podejrzenie raczej, że na tęczowym moście na granicy Stanów i Kanady doszło do zamachu. Rozpędzone auto uderzyło w budynek Straży Granicznej i stanęło w płomieniach. Był to biały Bentley. Jest fragment filmu. Po przeanalizowaniu sprawy zdecydowanie stwierdzono, że nie był to zamach, a usterka auta. Albo za nim mógł kierowca, ale niestety śledczy ani jego, ani jego żony, znajdującej się w kabinie, już nie przesłuchają. Auto stanęło w płomieniach, a potem eksplodowało. Toyota również ma problemy. Meduza, czyli grupa hakerów, włamała się do komputerów niemieckiego oddziału, który zajmuje się finansowaniem, kredytami i leasingami i ukradła wrażliwe dane klientów. Chcą 8 milionów dolarów okupu za niewrzucenie tego, co ukradli do sieci. Termin minął wczoraj, 26 listopada, ale jeśli Toyota będzie potrzebowała więcej, Czasu to każdy dzień zwłoki oznacza dodatkowe 10 tysięcy dolarów. A to nie jedyny problem. W Wielkiej Brytanii japońska marka została wzięta na celownik przez tę oto reklamę, na której rój Hylaxów jeździ w terenie. Reklamata została zakazana, gdyż zachęca ludzi do jazdy w terenie i łamie zasady społecznej odpowiedzialności za środowisko. Toyota odpowiedziała, że Hylax jest autem stworzonym do pracy, również dla rolników albo leśników, i że materiał powstał w Słowenii na terenie prywatnym. Czy wspomnieli o tym, że od 1997 roku produkują hybrydy, elektryfikują i że to prawdziwy przejaw troski o środowisko? Oczywiście, że wspomnieli. A skoro my wspomnieliśmy o Toyocie, to jakiś czas temu mówiłem o pomyśle dość kontrowersyjnym: manualnej skrzyni biegów do auta elektrycznego. Tak naprawdę nie chodzi o to, by zmieniać przełożenia, a dawać porównywalne emocje. I podobno się to udało. Dziennikarze Autonews dostali w Japonii Lexusa UXA z manualem i sprzęgłem. Ani ja dźwignia, ani pedał nic nie robią. Mechanicznie przynajmniej. Dają co najwyżej impuls, bo elektronika zajmuje się resztą i podobno robi to naprawdę dobrze, bo wrażenia z jazdy są satysfakcjonujące. Bardzo ciekawe informacje napłynęły też z niemieckiego Urzędu Dozoru Technicznego. Chodzi o przeglądy aut i miejsce, które w zestawieniu zajęła Tesla. W kategorii używane 2 latki Zaszczytne. Ostatnie 111 miejsce zajęła trójka, 15% aut, które trafiły na przegląd, go nie zaliczyła, z powodu różnych problemów związanych z oświetleniem, czy raczej jego brakiem, albo problemów z hamulcami, no bo raczej nienadmierną emisją spalin. Średnia to 5%, najlepszy wynik, dwa z hakiem zdobył Volkswagen Golf Sportsman, a nawet dacia logan była przedostatnia, miała wynik o 3% lepszy od Tesli. A na koniec jeszcze jedna bardzo dobra, bardzo ciekawa informacja, nawet dwie. Sprzedaż aut elektrycznych w Europie nie idzie tak jak zakładali producenci aut, to znaczy rośnie rok do roku, co nie jest wielkim osiągnięciem, jak się zaczyna od zera. Ale nie rośnie tak szybko, nie tak równomiernie jak oczekiwano. Z jakiego powodu? Moim zdaniem rynek powoli się nasyca. Osoby, którym po drodze z elektrykiem już go kupili. Ci z garażem w apartamentowcu bez najmniejszej nadziei na własną ładowarkę raczej przekonać się nie dadzą. Ale jest jeszcze jedna teoria: Klienci czekają na nowe, tańsze modele i coś w tym może być. EC3 niedługo się pojawi, 100 tysięcy złotych, 23 tysiące euro, Volkswagen ID al i Renault Twingo. Czwarta generacja pojawi się w sprzedaży w 2025 lub 2026 roku. Wyglądem będzie nawiązywać do tego najbardziej udanego modelu, czyli do pierwszej generacji. I co najwspanialsze, ma to być tanie, dostępne auto. Mówi się o cenie w okolicach albo nawet poniżej 20 tysięcy euro. I samochód ten ma być zaprojektowany i produkowany w Europie. Czy odniesie sukces? Zobaczymy. Teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy tradycyjnie dwa lokowania produktów. Firmy Prodigtech, która produkuje mierniki lakieru oraz firmę AutoDNA, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Że Citroen C5 pierwszej generacji, czy też pierwszej generacji, ale drugiej fazy to porządny samochód, to już nawet własnym egzemplarzem udowodniłem. Porządny, choć niedoceniany, a przez zawieszenie trochę nieufnie się do tej konstrukcji potencjalni klienci nastawiają. I to właśnie dla nich, dla tych, którzy chcieliby, ale się boją, druga generacja C5 dostępna była zarówno z zawieszeniem hydro, jak i klasycznym, z którym też była całkiem wygodnym wozem, ale tym razem sprawdzimy wersję z hydro. Oto nasz egzemplarz. Dwulitrowy diesel pod maską, skrzynia automatyczna, 286 tysięcy przebiegu. Auto jest z 2009 roku i zostało wycenione na trochę ponad 20 tysięcy złotych. I na zdjęciach wygląda nawet całkiem nieźle. Choć odcienie srebrnego chyba się nie do końca zgadza na błotnikach i drzwiach. Win jest w ogłoszeniu, więc zanim pojedziemy, sprawdzamy egzemplarz w bazach Autodna. Auto jest z Francji, dostajemy więc dwa raporty. Pierwszy, francuski, jest czysty. W drugim mamy dwie drobne szkody. Wymiana szyby pod koniec 2015 roku, wtedy też spisany został przebieg 139 tysięcy km. Kolejna szkoda to drobiazg już w Polsce zderzak tył. Podstaw do zakwestionowania wskazań licznika zatem nie ma, szkód grubych w bazach nie ma, więc jedziemy. Pierwsze wrażenie nie jest dobra. Wprawne oko w jego mgnieniu zorientuje się, że coś tu nie gra. Coś się nie zgadza. A co dokładnie, to zaraz do tego dojdziemy. Najpierw obejrzymy dokładnie karoserię, i na praktycznie każdym elemencie znajdziemy ślady miejskiej eksploatacji, albo niechlujnego użytkowania. Rysy, odpryski, łuszczący się lakier. No, nie jest dobrze. Pomiary: wzór z dachu to 120 mikronów, szpachlowany to zdrowo był błotnik prawy tył, malowane, cieniowane drzwi prawy tył oraz błotnik prawy przód. Wnętrze. Trochę powycierane, trochę podniszczone, zupełnie nieprzygotowane do sprzedaży i brudne. Miejscami bardzo. Zajrzyjmy pod maskę. I tu ogromne zaskoczenie, bo rączka do otwierania została dorobiona z kranu? Blachowkręty to też inwencja własna. Lampa, połamane uchwyty. Zbiornik płynu LDS cały mokry i mamy spory wyciek z silnika na łączeniu silnika ze skrzynią, simmering wału. Jazda testowa, bez zastrzeżeń do pracy silnika i skrzyni, jedzie to dobrze, ale zawieszenie wymaga ingerencji. Prawa strona skrzypi, naderwana jest też jedna poduszka silnika i to wyraźnie czuć. Podsumowując, nie. Co ciekawe... Kilka tygodni, kilka miesięcy temu oglądałem jeszcze gorszą C5, tej samej generacji, 2010 rok, ale dwa litry benzyna z gazem i z automatem. I tamten samochód miał popsute prawie wszystko: Skrzyni biegów, silnik źle pracował. Oprócz tego, samochód był po dość poważnej kolizji i został naprawiony w sposób absolutnie chałupniczy. To tyle na dziś, bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. No i w tym tygodniu na pewno za dwa razy się jeszcze zobaczymy, a kto wie, czy nie trzy. Więc do zobaczenia.